Dzień dobry Państwu, wracamy do naszej sportowej dyskusji. Ochrzciliście nas Państwo różnymi nazwami. Ten program była i loża ekspertów, i nawet loża szyderców. I ogólnie bardzo się cieszymy, że oglądacie nas Państwo tak licznie, że ten program jakieś opinie u Państwa wywiera. Także polecamy się na przyszłość. No dziś, jak Państwo słyszą, widzą za naszymi plecami efekty dźwiękowe, będziemy mieli piękne, pogoda iście, oczywiście letnia. No i dyskutujemy sobie w takim gronie. Włodzimierz Łyżwa, Echo Dnia. Dzień dobry. Grzegorz Stępień, Radom Sport. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Szprendowicz, Telewizja Dami. No to panowie, dzisiaj zaplanowane mamy dwie dyscypliny sportu, piłka nożna i koszykówka. Od czego zaczynamy? Chyba od piłki, bo w sobotę inauguracja sezonu, druga liga. Włodek już się cieszy, więc od Włodka zaczynam. No Włodek, jaki to będzie mecz? Bo bardzo możliwe, że przy takiej pogodzie będzie rozgrywany jak za naszymi plecami. Boisko w Tarnobrzegu jest świetnie przygotowane, ale też łatwego meczu to my się chyba nie możemy spodziewać, mimo tego, że przecież to jest tak młoda kadra. Chyba w ogóle najmłodszy zespół w całej drugiej lidze. Średnia wieku 21,5 roku tej kadry zgłoszonej przez Siarkę do rozgrywek. Ja może nim powiem o inauguracji drugiej ligi. Nawiążę parę słów do tego, co powiedziałeś na wstępie, że tam loża szyderców czy loża ekspertów. My się spotykamy po to, żeby podyskutować o radomskim sporcie. Nie, oczywiście, chcemy podyskutować i dyskutujemy o radomskim sporcie i chcemy się podzielić swoimi wiadomościami z kibicami. Nie bardziej, żeby zawsze więcej sportu trochę możemy powiedzieć niż trener, któremu nie wypada, czy zawodnik. Ja się cieszę, że w ogóle te programy są i jest fajna oglądalność na pewno, bo w Radomiu dawno nie było takich programów, a radomski sport zasługuje na to, żeby to przedstawiać. Co do inauguracji, no wszyscy z dużymi nadziejami czekamy. Dziś na konferencji prasowej trener Werner Liczka, trener piłkarzy Radomiaka Radom, powiedział wprost: zaczynamy bardzo poważny nowy rozdział w historii klubu. Cel jest jeden. Mówi to głośno. Dzisiaj to powiedział. I mówi, żyje tylko meczem z Siarką, ale wie, że celem tym po 34 meczach jest awans do pierwszej ligi na zaplecze Ekstraklasy. Co do meczu z Siarką, Michał, już troszeczkę dzieliłem się swoim spostrzeżeniem na temat tego meczu. My jedziemy tam pokazać się z dobrej strony i jedziemy tego meczu nie przegrać, ale jednocześnie szanujmy rywala, bo to rywal jest naprawdę ciekawy i rywal, który w tamtym sezonie był wyżej w tabeli niż Radomia. Werner dzisiaj powiedział takie zdanie. Siarka Tarnobrzeg to jest zespół, który on typuje jako zespół do pierwszej szóstki tej ligi. Trochę mnie zaskoczył, bo moim zdaniem to jest zespół bardzo nieprzewidywalny. Jak się opiera... Proszę, jakie wystrzały, jakie huki z armaty. Jak się opiera zespół na zawodnikach tak młodych, zawodnikach, którzy są niedoświadczeni, mają fajne papiery nagrania, ale pewnie jest to melodia przyszłości w dużej mierze. To ten zespół zawsze jest wielką niewiadomą. Natomiast trener mówi, to będzie zespół na pierwszą szóstkę i to jest bardzo wymagający rywal. No, jak wy się postrzegacie, czy my jedziemy po zwycięstwo, czy my jedziemy nie przegrać, tak jak mówi Włodek? Bo ja się z Włodkiem pod tym względem nie zgadzam. Moim zdaniem powinniśmy jechać po zwycięstwo i... Znaczy, w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Ale oczywiście szanować rywala. To w ogóle nie ma o czym mówić, jedziemy po zwycięstwo, ale ja też bym tego balonika tak nie pompował od pierwszego meczu. To jest, tak jak Wodek powiedział, 34 spotkania i cel jest taki, żeby po tych 34 kolejkach znaleźć się wśród zespołów, które awansują do pierwszej ligi. Legia Warszawa jak zaczęła rozgrywki Ekstraklasy? No najlepszy absolutnie zespół w Polsce pod wieloma względami i na razie ma na koncie dwa remisy, a ja jestem przekonany, że Legia też zdobędzie Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Radomiak ma jeden cel, awans. Jedziemy oczywiście po zwycięstwo i ja myślę, że tutaj tą metodą Adama Małysza powinniśmy się posługiwać. Każdy kolejny mecz jest najważniejszy, tak jak te dwa skoki Adama Małysza. Jeżeli wygramy, bardzo dobrze, jeżeli zremisujemy, też nie będzie tragedii. No, żebyśmy nie przegrali, bo to gdzieś tam zawsze to powietrze może już po pierwszym meczu troszeczkę z zespołu ujść, ale myślę, że będzie dobrze. Michał, dodam tyle, że apetyty są duże. A skąd te apetyty, Grzegorz? Byliśmy na meczach Pucharu Polski
Na meczu pucharowym z GKS-em Katowice Grzegorz się przesiadł do naszego sektora dziennikarskiego. Mówi, to szczęśliwy sektor. Wygraliśmy z GKS-em. No, wcześniej też byłem w sektorze dziennikarskim, ale z drugiej strony. Ale tam chyba jednak rzeczywiście będę już siedział. Zapraszamy. Obok ciebie, Włodek, tak. Ale do czego zmierzałem i do czego zmierzam? No, apetyty są rozbudzone, ale przez co? Przez dobrą grę, no, przez bardzo dobry wynik. Przez bardzo, bardzo dobrą, konsekwentną grę Radomiaka, szczególnie w meczu z Katowicami. Pamiętasz, Włodek, co mówiliśmy przed meczem z Katowicami, czy nawet przed Stalową, że zastanawialiśmy się, że to jest zespół gotowy na walkę o awans. W ogóle, czy to jest czy nie do mistrzostwa ligi, nie do zdominowania tej ligi, tylko czy w ogóle my jesteśmy gotowi na walkę o awans. Ale trener... Doszedł Mateusz Stąporski, jakiś jeszcze jeden transfer i po tych dwóch meczach już stwierdzimy, że trener Brzęczek na konferencji prasowej, trener GKS-u Katowice wprost powiedział, walczyliśmy i przegraliśmy z zespołem, który, mam nadzieję, w przyszłym sezonie będzie w pierwszej lidze. No to słuchajcie. Ale powiem ci z innej beczki. Trener, którego bardzo wszyscy, myślę, szanujemy, bardzo, bardzo uznana persona, czyli trener Siarki Tarnobrzeg, Włodzimierz Gąsior. Wczoraj czytałem taką rozmowę z trenerem gdzieś tam na stronach Siarki, zapytany o faworytów do wygrania ligi. Nie ma tam Radomiaka w tym gronie wymienionym przez trenera. Tam chyba padła Puszcza, już nie pamiętam, który Beniaminkowie, że będą mocni, natomiast czy Raków, a Radomiaka nie ma. Trenera Włodzimierza Gąsiora bardzo szanujemy, ale ja myślę, że w sobotę już mu pokażemy, że jego typy są no, nie najlepsze i zweryfikuje swoje. Ale ja może powiem czegoś tak. Trener Włodzimierz Gąsior może specjalnie Radomiaka wymieniał przez pryzmat osoby w trenera Liczki. Przecież jak wiemy, trener Gąsior był na stażu w Czechagu trenera. No to są to dwie znakomitości trenerskie, bardzo się szanują. No może no jak tak. Na poziom drugiej ligi to są w ogóle fachowcy. Może też przed meczem inauguracyjnym nie chciał swoich młodych zawodników przestraszyć na przykład. Słuchajcie, Siarka Tarnobrzeg, jaki to jest zespół? Co waszym zdaniem będzie takim największym tutaj zagrożeniem dla Radomiaka? Mówi się, że to jest zespół, który ma całkiem niezłą drugą linię. Natomiast jeśli chodzi o obronę, jeśli chodzi o atak, może też o pozycję bramkarza, bo tutaj sporo wskazuje na to, że tutaj będziemy mieli pojedynek znowu młodzieżowców między bramkarzami, czyli Szady i bramkarz, już nie pamiętam jak się nazywa, Dybowski tak, z Siarki Tarnobrzeg. Co będzie taką siłą? Tomalski, Koczon, Włodek. Tak, zdecydowanie, bo jak wiemy, my mamy redakcję w Tarnobrzegu i rozmawiałem z kolegą, z Grzesiem Lipcem, który był na... Pozdrawiamy Grzegorza. Tak, który był na meczu z Sandecją i mówi, że siłą napędową są skrzydła. Skrzydła Tomalski, który był przymierzany do Radomiaka. Radomiak był bardzo zainteresowany. No i Koczon. No tylko ja nie wiem, jak trener Gąsior ustawi ten zespół, bo tam grają bez nominalnego... Na razie nie ma za bardzo dziewiątki, prawda? Tak, nominalnego napastnika. Ale wszystko wskazuje od tego, że będą chcieli nas zaskoczyć, zaatakować od skrzydeł, czyli Tomalski, Koczon. W środek mają też dość solidny. Mówię, my musimy rzucić wszystko, co najlepsze. Mam nadzieję, że rzucimy na ten mecz to, co mamy najlepszego w tej chwili i zdrowego w składzie i powalczymy i nie przegramy i przyjedziemy z trzema punktami. Grzegorz? No mnie się w meczu z GKS-em Katowice w pucharowym grze Radomiaka najbardziej podobała odpowiedzialność. Ja myślę, że tutaj naprawdę nie możemy się obawiać Siarki, chociaż to jest zespół nieprzewidywalny i ta młodość ma swoje prawa oczywiście. Radomiak będzie grał troszkę inaczej niż z Katowicami, bo to był jednak rywal z innej półki i tutaj pewne zadania taktyczne zostały wyznaczone przez trenera Liczkę, zostały świetnie zrealizowane. Ten mecz w Tarnobrzegu będzie zapewne wyglądał nieco inaczej, ale no Siarka, tak jak powiedziałeś, Michał, z jednej strony hura do Siarka przodu, raczej nie będzie atakować dobre, przesadnie, tak, dobre, to będzie dobre zespół, który się będzie bronił. No, ale z drugiej strony, jeżeli co pewnie będzie celem Radomiaka, strzelimy bramkę w pierwszym kwadransie gry, to myślę, że ten mecz się może nawet bardzo wysokim zwycięstwem naszego zespołu. No inna zakończyć. Sprawa, że nam się dobrze gra na dobrych murawach i zawsze dobrze nam się grało ostatnio z samą Siarką, więc... No tak, 4-0 i 4-2, dwa wyniki bardzo przekonujące, dobra gra. I tak jak już powiedział, my troszeczkę inaczej zagramy na pewno. Trener Werner Liczka już to tam w głowie na pewno ma. Troszeczkę będzie ta taktyka na pewno troszkę inna.
No i Grzegorz, i skład będzie inny, panowie. No właśnie, tak, i skład będzie inny, bo Agu nie zagra, chociaż będzie w 18, bo dzisiaj trener Werner powiedział, że do 18 go bierze, bo to jest znakomity piłkarz i przede wszystkim znakomity człowiek. No i panowie, gdzieś tych dwóch młodzieżowców musimy w składzie dla nich miejsce znaleźć. Dzisiaj trener wymienił czterech, że ma do dyspozycji bramkarza Szadego, Maćka Filipowicza, Janika Michała i Marcina Gawrona. Z tej czwórki na dwóch musi postawić. Na kogo postawi? Zobaczymy, czy Przemek Śliwiński się może znajdzie gdzieś tam w rotacji. Ale Michał, ci trener wyraźnie powiedział, ta czwórka. Tą czwórkę będzie, wiesz, faworyzuje do gry. Także my też tu troszeczkę innym składem zagramy. Będzie troszeczkę inna taktyka. Oby była dobrze poukładana i dobrze zrealizowana przez chłopaków na boisku. Ja liczę na to, że w tym meczu się wreszcie z bardzo dobrej strony pokaże ten brylancik nasz, który jeszcze na razie mnie nie przekonuje, Matthew Bemba. No tak. Bo to jest zawodnik, który akurat z GKS-em Katowice nie miał zbyt wielu okazji do tego, żeby zaprezentować swoją grę, bo i taktyka zespołu była trochę inna. Ale wejdzie ci zdanie, Grzesiu. Bembę troszeczkę przyćmił Agu w tym meczu. Tak. Agu był wszędzie. No bo Agu miał takie zadania właśnie. Ale wszędzie był. Bemba jest zawodnikiem, w moim przekonaniu, bardziej ofensywnym, takim kreatorem gry. I to w Tarnobrzegu może zaprezentować. Ja nie wiem, czy on już fizycznie jest na tyle przygotowany, że będzie mógł na pełnych obrotach na przykład, no powiedzmy, te 75 minut chociaż zagrać. Jeżeli tak, to może pokazać, na co go stać. Mam taką nadzieję i liczę na to. No bardzo, bardzo liczymy na Mathieu, bo Mathieu, tak? No bo po to został wprowadzony do zespołu i mamy nadzieję, że pokieruje i poprowadzi nas do dobrej gry. No dobrze, panowie, zastanawiam się, czy poruszyć jeden temat. Chyba go poruszę. Poruszaj, bo na razie dzisiaj nie ma żadnych kontrowersji, to musimy tutaj jakiś apel od Włodka chcemy Włodka sprowokować. Włodek, byłeś wczoraj na meczu Pilicy z Bronią Radą. Nie pytam cię o sam mecz już nawet, tylko chcę cię zapytać o samą ideę rozgrywania takiego sparingu. Dwa zespoły z tej samej ligi, mające pewnie porównywalny cel, podobny cel, czyli gra gdzieś o czołowe lokaty w tej lidze. Gra sparing na niedługo przed ligą, niemal optymalnych składach. No i ten sparing kończy się tak, jak relacjonują media, czyli jakimś zamieszaniem na koniec, jakimiś tam sporami. Też ten mecz był dosyć ostry. Pytanie, czy... Ciekaw jestem waszej opinii. Czy takie sparingi dwóch drużyn z tej samej ligi, z tymi samymi celami mają sens? Czy to nie jest za duże ryzyko? Bo można przypłacić to kontuzję. Słuchajcie. Chociażby. No, trener Broni po meczu powiedział, że wraca jest bardzo zadowolony, bo wraca do Radomia bez kontuzji. W Pilicy chyba trochę to gorzej wygląda, bo Piotrek Kornacki prawdopodobnie tam uszkodził sobie bark. Jeżeli by tak się rzeczywiście stało, to będzie to poważna kontuzja. No słuchajcie, no walka była momentami bardzo brutalna. Jakby o Mistrzostwo Świata grali, jakby ten mecz decydował o wygraniu ligi. A to zwykła gra kontrolna. Napisałem zresztą w komentarzu, że piłkarze, szanujcie się. Bo naprawdę, no momentami to nic nie miało wspólnego z futbolem, tylko kto pierwszy kogo fauluje, kto pierwszy włoży gdzieś komuś nogę i żeby się kolega nabawił kontuzji. A czy jest chyba sens sens rozgrywania takich sparingów? No słuchajcie, panowie, to jest tylko czwarta liga, piąty poziom rozgrywkowy. Ja powiem tak, sens moim zdaniem rozgrywania takich spotkań jest jak najbardziej, bo jednak pod względem sportowym spotykają się dwie drużyny o podobnym potencjale i wymieniane wśród faworytów do awansu czwartej ligi. Ja powiem tak, to nie najlepiej świadczy o samych zawodnikach, którzy zdecydowanie Grzesiu. Bo jeżeli piąty poziom rozgrywek i my się nawzajem nie szanujemy, kopiemy się po kostkach, no to o czym to świadczy? No to jest taka chuliganerka w pewnym sensie. Być może to wynika z ambicji, ale to na pewno nie na sparingu to tak powinno wyglądać, bo i podczas meczu ligowego ostre wejścia są karane czerwonymi kartkami i zawodnik wylatuje z boiska, a można tak naprawdę koledze, przecież oni się wszyscy doskonale znają, można złamać karierę, no. Można, Grzesiu, ale wiesz, słuchaj,
nie umieszczając umiejętności tym zawodnikom, zarówno broni Radom, jak i Pilicy. No nie są to jakieś tuzy piłkarskie. No zdecydowanie. Ale do czego pijesz Łodek? Tak, no piję do tego, że tym bardziej się powinni szanować. No. No tak. No powinni grać w piłkę, a nie polować jeden na drugiego i jeden drugiego podpuszcza i to dobrze to się tak wszystko zakończyło, a najlepszy z tego wszystkiego to był arbiter, który zobaczył, że może coś wcześniej wyniknąć niepotrzebnego. Poczekał kilka sekund, włożył gwizdek do ust i zakończył spotkanie. Bo gdyby dalej ta gra była kontynuowana, to nie wiem, czym by się to skończyło. Ale mówię, no sens jest rozgrywanie, jestem to, co Grzegorz powiedział, tylko no... Apel do zawodników. Zaapelujmy. No. Bo nie było jeszcze dzisiaj. Zaapelujmy do zawodników, szanujmy się. Apelował Włodek. Ale no słuchajcie, no to jest tylko czwarta liga, no. Słuchajcie, a propos czwartej ligi. Nie wiem, czy można powiedzieć, że szykuje nam się ciekawy sezon, ale na pewno będzie sporo takich meczów, też złe określenie, podwyższonego ryzyka, podwyższonych emocji, o tak. I jak wy to widzicie? Czy tutaj rzeczywiście ta broń, którą się wymienia w gronie faworytów do awansu, Pilica, czy to będą rzeczywiście te zespoły? Bo ja już tutaj gdzieś rozmawiałem z dziennikarzami, gdzieś w środowisku i tu się wskazuje też na warszawskie kluby, gdzieś te podwarszawskie, które mają wręcz mocniejsze te kadry, nie wiem, Sulejówek. Już szkoda wymieniać, ale generalnie to znowu może być taka sytuacja, że te kluby w regionie radomskim wytną się, tak? Same nawzajem się wytną, a Warszawa wypchnie się, nie wytnie, tylko wypchnie się gdzieś w górę i te zespoły z naszego regionu tutaj będą poszkodowane. No, jak wy to widzicie? Ja jestem przeciwny, nawet że to są, to teraz będzie 8 zespołów z regionu radomskiego, ja jestem przeciwny, nie wiem, pomaganie jeden drugiemu. Powinno normalnie... No nie, to co to oczywiście. Powinien normalnie mecz się odbywać i w ogóle bez żadnych podtekstów. Nie mówimy o pomaganiu, tylko mówimy o tym, że tu jest rywalizacja, tu jest duże napięcie pomiędzy tymi zespołami. W Warszawie też jest rywalizacja i ja uważam, że jeżeli zespół będzie dobry, najlepszy w lidze, to sobie poradzi bez problemu. Nie wiem, nie znam aż tak dobrze potencjału tych warszawskich zespołów, ale myślę, że jednak Pilica i Broń Radom powinny odgrywać czołowe role w tej lidze. Ja stawiam w zdecydowanej roli faworytów i Broń pod kierunkiem Darka Różańskiego i Pilice Białobrzeg i pod okiem trenera Mirosława Siary. Nie wiem, czy Broń już kadrę zamknęła. Jeżeli tak, to myślę, że... Trener Różański mówił, że jeszcze trzyma jedno miejsce może dla jakiegoś... No, brakuje w tym zespole. Na jaką pozycję to już tam nie będę się wypowiadał. Ale brakuje w zespole. Natomiast Pilica wczoraj doznała poważnego osłabienia. Odszedł Jacek Moryc, który przeprowadza się praktycznie do domu, do Wołomina. Do Kobyłki, tam gdzie mieszka, będzie grał w Huraganie Wołomin. Ale trener Marcin Sasak, wczoraj, z którym rozmawiałem wczoraj podczas meczu, powiedział, że szykują dwa mocne transfery. Tam nawet mają nazwiska już. Jacek Kasprzak jako prezes też tam nad tym czuwa. Prawdopodobnie obrali kierunek siedlecki, chyba kogoś z Pogoni. Jeżeli uda im się pozyskać dwóch zawodników, to będą mocni. No i słuchajcie, no i najwyższy czas, żeby ta nasza drużyna wygrała tą czwartą ligę. No bo zobaczcie, co jest. No nie mamy zespołu żadnego w trzeciej lidze. Tak się zrobiło. Słuchajcie, no od niepamiętych czasów na portalach, w gazetach chyba nie będziemy podawać wyników trzeciej ligi. No dziura będzie, będzie i aż się prosi, żeby. Ale no Warszawa też tak łatwo nie odpuści. Tylko no jedno jest ale, czy Broń Radom i Pilice Białobrzegi stać finansowo? Czy mają pieniądze na to? Poruszyłeś bardzo tutaj drażliwy temat. Myślę, drażliwy temat, ale Krzysiu, wiesz. Myślę, że w następnym programie do niego wrócimy, bo wtedy już będzie trochę więcej wiadomo na ten temat, szczególnie jeśli chodzi o broń. No słuchajcie, nie oszukujmy się, pieniądze są najważniejsze, pieniądze są potrzebne. No ci piłkarze na tym piątym poziomie rozgrywek też to trochę chcą zarabiać. I czy te kluby są w stanie udźwignąć finansowo i podołać tym rozgrywkom, bo w Warszawie zdecydowanie jest łatwiej o pieniądze.
słowo się rzekło, wracamy do tematu finansowego w następnym programie, ale dzisiaj jeszcze musimy zmienić dyscyplinę, bo czas nas goni, a mamy do pogadania o koszykarzach, o Rosie Radomspore, ruchy kadrowe. I z klubu, i do klubu. No i pytanie, jakie ocenisz? Tutaj jeszcze ta kadra zamknięta absolutnie nie jest, bo tu potrzeba nam tej kadry bardzo szerokiej. Mnóstwo meczów do rozegrania w Europie, sporo w lidze, no i ta kadra musi być szeroka. No i jak się zapatrujecie, szczególnie na pozyskanie tych dwóch zawodników amerykańskich do Rosy, no bo to jest jednak duża zmiana, trzeba to powiedzieć. Myśleliśmy tu o koszarku, myśleliśmy może o pozostaniu, nie wiem, ewentualnie Torreya, a tu się okazuje, że odchodzą ci dwaj liderzy, czyli Torrey i CJ. W ich miejsce mamy dwóch nowych, być może, liderów. Grzegorz. Bez dwóch zdań. Mamy dwóch nowych liderów. To Stany Zjednoczone to są takim producentem koszykarzy, tam miliony ich, że tak powiem, się pojawiają na rynku i to w bardzo dużej części są zawodnicy o zbliżonym potencjale. Jeżeli się nie załapią do najlepszej ligi świata NBA, a rzadko się to zdarza zawodnikom rozgrywającym obwodowym, no to emigrują wtedy do Europy i szukają szczęścia. Ale jedziesz banałem trochę, tak powiem ci kolokwialnie, no bo przecież wiemy doskonale o tym, że zawodników można ściągnąć z Ameryki pokroju, dajmy na to, Torreya Tomasa, możemy ściągnąć zawodnika pokroju, no już nie chcę wskazywać tu personalnie, nie, no, ale dużo słabszego, no. Ale to są, jak oceniasz poziom tych? Bo moim zdaniem ja się zgodzę z tobą, że to są bardzo dobrzy zawodnicy. To są zawodnicy... Nie przekonuje mnie argumentacja. Bardzo podobni do tych, którzy odeszli. I jeżeli chodzi o charakterystykę gry i o umiejętności. Gary Bell, widzieliśmy go w Siarce Tarnobrzeg, tu będzie miał troszeczkę inne zadania, bo tam sobie mógł robić co chciał. Tak naprawdę jak dostał piłkę, to mógł rzucać z każdej pozycji i w ogóle trener Pyszniak nie miał do niego pretensji. Gra Rosji jest zdecydowanie bardziej poukładana. Tutaj Wojciech Kamiński absolutnie nie pozwoli na taką samowolkę, chociaż daje dużo swobody graczom na pozycji strzelca, na pozycji numer 2. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywającego, to ja jakiejś tu wielkiej różnicy też naprawdę nie widzę. No, Doświadczony zawodnik. Tak, doświadczony. Znany. Znany. Torrey Thomas, ile miał? 1,80 m wzrostu. Tyron. Brazelton, tak? Brazelton. Brazelton tak. Chyba, tak? Trzeba wymieniać. Dobrze, bo ja mi się ale te terki jest, zawsze nie przedstawiałem. Ale nie jestem ekspertem w tym temacie. Tyron. Też jest o podobnej fizjonomii i też jest zawodnikiem szybkim. Podobno lepiej rzuca za 3 punkty. Podobno. Jak zdobywał Mistrzostwo Polski z Prokomem, to tam za wiele meczów nie rozegrał. Później był liderem Czarnych Słupska, ale z kolei doznał kontuzji. Także ja myślę, że ta zmiana jest ani nie jest osłabieniem, ani nie jest jakimś bardzo dużym wzmocnieniem. Ja bardziej czekam na zawodnika na pozycję numer 5, czyli centra, bo tutaj Igor Zajcew wybrał ofertę Stelmetu, nie ma się co mu dziwić, bo Stelmet oferuje większe pieniądze. To też jest w ogóle ciekawostka, bo to jest życie na kredyt cały czas. No właśnie, no. Ale wybrał ofertę Stelmetu, zobaczymy jak to z tymi transferami w Stelmecie będzie. No i czekamy na zawodnika, pewnie będzie o troszkę innej charakterystyce. Gracz, który typowo będzie pod koszem sobie lepiej radził, bo Igor gdzieś tam na obwód uciekał. I ten zawodnik mnie tak naprawdę bardziej interesuje, bo jeżeli na tej pozycji nie będzie wzmocnienia, no to... Będzie problem. Nie będzie problemu jakiegoś, bo w końcu wicemistrzostwo Polski zdobyliśmy, a się okazało, że... A się mówiło przed sezonem, że jest słabszy skład od poprzedniego. To jest też polska liga. Kim Adams pod koszem jest z każdym sezonem coraz lepszy. Tak, no? Ale Grzesio, ciekawy jest aspekt Rosy właśnie, bo trener Wojciech Kamiński chyba w pewnym momencie przed tym sezonem chciał postawić na dwóch Polaków jako rozgrywających. Przecież temat koszarka, o którym pisałeś pierwszy, donosiłeś, Wojciech Kamiński to potwierdził, władze klubu, właściciele też to potwierdzili. I ostatnio, jak rozmawialiśmy z trenerem Kamińskim, mówi, że dlaczego zrezygnowali z koszarka. Bo koszarek ich troszeczkę wstrzymywał, zlekał, a chcieli kadrę zamknąć, stąd decyzja na pozyskanie tego Amerykanina. Bo pierwszą opcją był jednak koszarek, nie? I troszeczkę trener chciał zmienić na rozegraniu, czyli dwóch Polaków,
nie Amerykanina i Polaka. No Łukasza Koszarka Wojciech Kamiński zna doskonale. No, przecież... jak mało kto. Tak, zaczynał tak My naprawdę... My też znamy go z Warki przecież. Tak, oczywiście. Dorosłą karierę zaczynał w Polonii Warszawa i przecież wtedy Wojtek Kamiński zaczynał karierę trenera jako bardzo młody szkoleniowiec. I myślę, że ta opcja z wielu względów pasowała klubowi z Radomia. Tam jeszcze inna kwestia, może nie ładnie ją poruszać, ale to też chodziło o sprawy osobiste Łukasza Koszarka, który nie chciał po prostu zostać w Zielonej Górze z pewnych względów i się rozglądał za innym klubem, a ponieważ występowały zaległości finansowe, to istniała możliwość rozwiązania kontraktu, który wciąż przecież obowiązuje go ze Stelmetem. Okazało się, że ten kontrakt cały czas jest ważny, tak jak powiedziałeś, nie można było już jednak dłużej czekać, bo gdzieś tam ten rynek się przerzedzał coraz bardziej i trzeba byłoby duże pewnie pieniądze zapłacić za jakiegoś rozgrywającego klasowego, jak na Tauron Basket League. I trzeba było podjąć decyzję. No ja wiem, że teraz jest temat centra przez duże C. No tak, Grzegorz, tylko wiesz, mówimy o Rosie i co mnie zastanawia, tak sam sobie nieraz pytanie zadaję. Sezon ligowy długi, bardzo długi będzie. Liga Mistrzów. Też bardzo wyczerpujący. Sporo meczów. Grzegorz, jesteś zdecydowanie tutaj już ekspertem od kosza. Ilu zawodników kadra Rosy powinna liczyć na ten nowy sezon, żebyśmy się pokazali, żebyśmy no, co najmniej zdobyli wicemistrzostwo Polski w nowym sezonie, w Lidze Mistrzów się pokazali. Ilu zawodników Wojciech Kamiński powinien mieć do dyspozycji? Kadrę Rosa ma liczną wbrew pozorom, ale tych wartościowych, nazwijmy no to, zawodników jest niewielu tak naprawdę i na pewno powinno być ich więcej, ale no budżet nie jest z gumy. No. No, to mnie się bardzo podoba polityka budżetowa Rosy. Nie ma życia na kredyt. No, ja już nie chcę tutaj operować liczbami, ale jeżeli budżet Stelmetu Zielona Góra oscylował wokół 10 milionów złotych w ubiegłym sezonie i to pozwoliło na zdobycie Mistrzostwa Polski w cuglach, a zaraz po sezonie się mówi, że Stelmet ma 5 milionów długów, to ja jestem przeciwny takiemu. No zdecydowanie, ja też. Tak, oczywiście. I decyzje rodziny Saczywko pokazują, że wielokrotnie są może nawet trochę kontrowersyjne, może lekko niezrozumiałe, a klub się rozwija. Przynoszą dobre rezultaty. Tak. I efekty sportowe są. I się okazuje, że na wierzchu potem jest wszystko prezesów Romana i Przemysława. No to Grzegorz, wspomniałeś center przez duże C. No jak zaoszczędziliśmy na pozycji numer 2, bo podobno Gary Bell jest sporo tańszy jednak od CJ Harrisa, to gdzieś tam te pieniążki zostają. No, ale obcokrajowiec? Pewnie tak, nie wiem, no nie ma Polaków akurat, no przecież Marcina Gortata nie sprowadzi. Nie, powiem wam, że Aaron Cel był blisko Rosy, ale... Już nie? Nie, no różnice są... powiem kwotę. Chciał zarabiać 600 tysięcy złotych, Rosa mogła mu dać 400. Za sezon. Za sezon, tak, 400. No to jednak te 200 gdzieś tam brakowało. No może by do 500 zszedł, ale myślę, że 100 tysięcy. Czyli za 400 tysięcy dobrego zawodnika można sprowadzić na cały sezon. Ale nie na pozycję numer 5, nie centra, moim zdaniem. No, to są zawodnicy wysocy, oni są najdrożsi. Oni są znacznie drożsi od rozgrywających, których jest cała masa i możesz wybierać, jak w ulęgałkach. Czekamy na dalsze ruchy kadrowe, na pewno one będą przemyślane, Grzegorz, tak jak mówisz. Myślę, że już niedługo nastąpią. Bo... Czekamy, Grzegorz, czuwaj, żebyś nas szybko informował jako pierwszy. Kończymy sportową dyskusję, bo czas nas tutaj goni. Dziękuję. Ale deszcz przestał padać, Boże. Deszcz przestał padać, może jeszcze w piłkę pogramy. Za chwilę się przebierzemy. Włodzimierz Łyżwa, Echo Dnia. Dziękuję serdecznie. Grzegorz Stępień, Radom Sport. Dziękuję bardzo. I Michał Szprendałowicz, Telewizja Dami. No i cóż, ja Państwa zapraszam, bo tego sportu w Telewizji Dami jest całkiem sporo, ale teraz ten punkt główny, czyli transmisja live meczu Radomiaka z Siarką Tarnobrzeg. Sobota, godzina 17:00 i po zwycięstwo. Panowie, trzymamy kciuki. Dziękujemy, żegnamy się. Do zobaczenia.